mamy piękny grudniowy dzień, właśnie przestał padać śnieg i wynieśliśmy naszą ławeczkę do pobliskiego parku. I teraz opowiem kilka słów na temat ławek w Polsce. Otóż w Polsce w tej chwili mamy bardzo duży niedobór ławek, zarówno w małych gminach, małych miastach, jak i dużych miastach. Teraz jesteśmy w Warszawie, gdzie na 1000 mieszkańców przypada tylko 2,5 ławki. I taka średnia europejska to jest 7 ławek na 1000 mieszkańców. I są w Polsce miejscowości typu Kraków, Katowice czy Rzeszów, gdzie tych ławek jest dużo więcej. Natomiast ławki są bardzo istotnym elementem miejskiej infrastruktury, ponieważ na ławkach siedzą ludzie, na ławkach się socjalizujemy. Szczególnie starsze osoby, statystyki mówią, że aż 55% ludzi powyżej 65 roku życia jako jedną z ważniejszych atrakcji dla siebie uznaje spacery i wyjścia na zewnątrz. I teraz, jeśli mamy niedobór ławek, to osoby starsze nie mają możliwości odbywania komfortowych, długich spacerów, gdzie mogą zatrzymać się, chociażby nakarmić gołębie, czy zrobić sobie przystanek, kiedy wyprowadzają psa. Ale wiadomo, ławki się kojarzą z wieloma rzeczami, między innymi ławki kojarzą nam się z jakimiś romantycznymi chwilami, często na ławkach siedzimy, żeby po prostu z kimś porozmawiać i miło spędzić czas. I teraz my zaczęliśmy produkcję ławek nietypowych, bo to są ławki, które na których nie tylko możemy siedzieć, ale te ławki również ładują telefony komórkowe. Te ławki mają wbudowane Wi-Fi, więc są zarówno dla osób starszych, jak i tych młodszych. Czy ludzi, którzy po prostu chodzą, tak jak ja, z telefonem komórkowym i pewnie każdemu z Was zdarzyło się rozładować telefon, więc taka ławka służy jako takie miejsce ratunkowe, gdzie możemy podładować telefon, gdzie możemy skorzystać z internetu. Ta ławka solarna działa w ten sposób, że mamy z tyłu panele fotowoltaiczne, które są pokryte hartowanym szkłem, żeby były wandaloodporne. One dzięki promieniom słonecznym, które na nie padają, one gromadzą energię do akumulatorów, które są w środku. I w momencie, kiedy siedzimy na ławce, to możemy sobie podładować telefon komórkowy, kładąc go na przykład na płytkę indukcyjną i możemy rozpocząć ładowanie telefonu. Można również ładować telefon wkładając kabelek USB i podłączając ten kabelek do telefonu. Możemy też połączyć się z Wi-Fi, które jest wbudowane w tą ławkę. To są takie bazowe funkcjonalności, które powodują, że ta ławka staje się takim elementem inteligentnym w przestrzeni miejskiej, czyli nie służą wyłącznie wygodnemu siedzeniu i tym wszystkim socjalizującym aspektom, ale również jest to narzędzie z funkcją ładowania telefonów i z funkcją hotspotu Wi-Fi.